4 mieszkania spłonęły w pożarze, do którego doszło w Żorach przy ulicy Wodzisławskiej w niedzielny wieczór. 30 mieszkańców opuściło swoje lokale jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy stanął w ogniu, jak wstępnie wskazali w poniedziałek biegli z zakresu pożarnictwa z powodu zwarcia instalacji elektrycznej. Strażacy jeszcze rano prowadzili na miejscu czynności sprawdzające, czy nie ma zarzewi ognia. Zgłoszenie wpłynęło o 20:30 o tym, że pali się budynek czy kondygnacyjny, że na miejscu są osoby. Jednakże po przyjeździe strażaków okazało się, że wszyscy lokatorzy ewakuowali się przed naszym przybyciem. Nikomu nic się nie stało. A działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru dachu i poddasza użytkowego. Działania bardzo trudne z uwagi na specyfikę i porę nocną. Zakończyły się o godzinie 24:50. 14 zastępów i 44 strażaków, jak również policja i pogotowie gazowe. Ostatecznie przyczynę pożaru, wskutek którego zapalił się dach budynku, będzie można ustalić po zgromadzeniu i weryfikacji materiału dowodowego. Wszystko wskazuje jednak na to, że do pojawienia się ognia nie doszło wskutek celowego działania. Policja w tej chwili zabezpiecza wszystkie ślady z udziałem biegłego, który zarówno sprawdza, co mogło przyczynić się do samego pożaru, jak i stan techniczny, w jakim znajduje się teraz budynek. Samemu spaleniu uległy 4 mieszkania, natomiast 5 z mieszkań zostało uszkodzone z uwagi na akcję ratowniczą, strażacką akcję ratowniczą. Było konieczne sprawdzenie, czy po prostu sam ogień nie przedarł się do kolejnego pomieszczenia przez po prostu temperaturę, która panowała na miejscu. Ze względu na uszkodzenie instalacji elektrycznej i gazowej inspektor nadzoru budowlanego uznał, że lokatorzy na razie nie mogą powrócić do swoich mieszkań. Centrum Zarządzania Kryzysowego wspólnie z miastem organizuje mieszkańcom lokale zastępcze.